Siemaneczko, nie jestem Dziuczą, a to jest 430 podejście do nagrania Tramsima. Moi drodzy, tak jak mówię, próbuję już to nagrać chyba 430 raz, ze względu na to, że ktoś albo coś ewidentnie nie chce, żebym to nagrał. Słuchajcie, mam takie przygody, co próbuję nagrywać, to coś się dzieje. A to ze szkoły dzwonią od córki, a to żona dzwoni, a to żona wraca z pracy. Nie jestem w stanie tego nagrać. Dobra, może teraz się uda. Pojedziemy sobie trasą numer 1. I pojedziemy sobie E1, dlatego że jest to pojazd bliski mojemu sercu. Dobra, rozpocznij grę. Zaraz wam powiem dokładnie dlaczego. Wszystko wam powiem. Nie będę go załączać od nowa, ze względu na to, że nie chce mi się w to bawić. Ja już też zapomniałem troszkę, jak te jedynki się załącza, bo ja miałem okazję nimi jeździć. Dobra, ale do rzeczy. Jesteśmy sobie w tramwaju E1. Tak on wygląda na zewnątrz. Czekajcie sekundkę. Dobra, moi mili, jestem. Tak one sobie wyglądają. Zewnątrz. Jest to tramwaj dwuczłonowy. Na trzech wózkach. Pierwszy wózek oraz wózek trzeci to są wózki napędowe. Środkowy to jest wózek toczny. Tak one wyglądają sobie z tyłu. Tutaj mamy sprzęg do podłączenia doczepy, którą tutaj również mamy. Jest to doczepa C1 albo C2, teraz nie pamiętam. C1 chyba. Ale będziemy sobie jechać dzisiaj bez doczepy. Powiem wam tak. Ja tymi wagonami przejeździłem swoją lwią część pracy w tramwajach śląskich. Ze względu na to, że zaraz po moim zatrudnieniu, miesiąc po rozpoczęciu pracy, dostałem szkolenie na E1. No i w zasadzie przez 2 lata, jakie spędziłem na zajezdni w Będzinie, miałem okazję nim jeździć. Więc tak, jak one wyglądały u nas? One u nas przeszły modernizację. I moi drodzy, one wyglądały u nas tak. Nie jestem wam w stanie pokazać chyba wnętrza za bardzo. Ze względu na to, że... A nie, jest, dobra. Tu mamy wnętrze. Tak one zostały zmienione w środku. Czy mamy tutaj widok w stronę kabiny? Tak, tutaj mamy widok w stronę kabiny. Ale niestety chyba więcej zdjęć Google Grafika nie posiada z wnętrza E1. No niestety, chyba nie posiadamy więcej. A tak one wyglądały zaraz po przyjeździe do nas na
Chorzów Batory. Jak widzicie, tutaj na tym dachu został zamontowany taki napis Tramwaje Śląskie. Została dołożona klimatyzacja. Posiadały klimatyzację Boże, nie pasażerską, tylko kabiny motorniczego. Zostały dorobione światła po jednej i po drugiej stronie. Nie były jednookim bandytom. No i została wydzielona kabina. Już wam pokazuję w grze, w którym miejscu mniej więcej. Tutaj te drzwi zostały wyłączone z użytku. W sensie odłączone od mechanizmu. I je otwierało się i zamykało ręcznie. Tutaj była zrobiona ścianka działowa w tym miejscu. Tutaj zostały zrobione drzwi do przestrzeni pasażerskiej. No i tutaj zamiast tego biletomatu była zrobiona ścianka dotąd, także to okno było w kabinie. Oświetlenie zostało wymienione, nie było takie jak tutaj, tylko zostało zrobione na zwykłe takie długie żarówki, jak one się nazywają. Zawsze zapomnę, kurde, na świetlówki, o. Te miejsca na reklamy chyba zostały usunięte, z tego co pamiętam. Jednym z fajniejszych bajerów były te okna u nas w Będzinie. One zostały troszkę zmodernizowane i zostały zrobione tak, żeby otwierały się tylko do połowy. Ze względu na to, że wiadomo, tam te wszystkie patusy i tak dalej miały się wychylać przez te okna, dlatego sobie radzili z tym w jakiś możliwy sposób. Potem część z tych okien się popsuła i w zasadzie były wagony, gdzie na wszystkie te okna otwierały się może trzy. I ludzie latem chcieli mnie, że tak powiem, zeżreć. Dobra, przejdźmy do kabiny motorniczego. Trochę ją sobie umówimy. Tutaj mamy panel, w którym załączamy sobie baterię. Tutaj załączamy system Geamatic. Te trzy tutaj poniżej to są od ogrzewania przełączniki. Tutaj są przełączniki na przestrzeń pasażerską z ogrzewania na człon pierwszy, bo na człon drugi przełączniki z ogrzewania znajdują się tutaj. Ta korba to jest hamulec ręczny. Tutaj mamy taki potencjometr, czy nie wiem jak to nazwać, który pokazuje nam w jakim stopniu, na którym stopniu mamy aktualnie daną jazdę. Nie wiem jak to dokładnie określić. W każdym bądź razie to nam pokazuje położenie. Kurde, nie wiem jak wam to powiedzieć. Na jakim stopniu, nie wiem, jazdy, hamowania jesteśmy. Też dokładnie nie pamiętam o co w tym chodziło. Może tak. Tutaj mamy przełącznik. Serię oraz parallel. Parallel. Nieważne. Na serii jedziemy z ograniczeniem prędkości do 30 km na godzinę. A na parallel jedziemy na pełnej, że tak powiem, mocy. To jest dzwoneczek, a ten przycisk niestety już nie pamiętam od czego. Tutaj mamy przełączniki od drzwi i jakieś tam inne pierdoły. Tutaj mamy przełącznik od wycieraczek. To, co to jest, nie wiem, u nas tego nie było. W tym miejscu były zrobione autokomputery od
tablic. Tutaj mamy prędkościomierz. A tutaj mamy trzy pedały. Pierwszy pedał to jest dzwonek. Drugi to jest pedał od świateł, długie, krótkie, czy tam mijania drogowe. A to jest pedał od hamulca, od solenoidów. W razie gdybyśmy stali na przystanku, który jest z górki i tramwaj by nam się nie chciał utrzymywać, wtedy dociskamy sobie tym pedałem i tramwaj się umiejscawia. To jest nawrotnik. W obecnym położeniu jest neutralny. Możemy tą korbę wyciągnąć i iść z nią sobie tutaj do pulpitu do cofania, którego nie otworzymy, ponieważ nie posiadam dodatku z zajezdnią. Wkładamy go z powrotem. I teraz tak. Obecne położenie to jest jazda do tyłu z pulpitu manewrowego. Zabieramy tą korbę, czy tam klamkę. Śmigamy tutaj, otwieramy i możemy cofać z tego pulpitu. Kolejne położenie to jest jazda do tyłu na pierwszej grupie silników. Na jednym silniku, może tak. A położenie ostatnie to jest jazda do tyłu na dwóch silnikach, z czego te dwa położenia to są położenia do jazdy z kabiny. Nie do jazdy z pulpitu. I widzicie, teraz tej klamki nie wyciągnę. I teraz tak. W tym położeniu jedziemy do przodu na dwa silniki. Nie jestem w stanie tego teraz wyciągnąć. W tym położeniu jedziemy tylko na jeden silnik. Na silnik pierwszy z pierwszego wózka. A w tym na silnik z drugiego wózka. Wentylatorek nie jest od chłodzenia nas, tylko od chłodzenia tego systemu Geomatic. Bo to się lubiało zagrzać. Tutaj mamy taką patologiczną roletkę, której bardzo nie lubiałem. Słonkę przeciwsłoneczną. Zwał jak zwał. Tutaj mamy klapę, którą otwieramy. I mamy tablicę, którą możemy sobie zamknąć i, tak powiem, zmienić. A ja teraz tego nie zamknę, ale beka. Kurwa, będę musiał to na nowo załączyć. Dobra. U nas były tablice elektroniczne tutaj zamontowane, także u nas tu był cały ten pierdolnik, całe te okablowanie i tak dalej, więc że tak powiem, tego się nie używało. A to są takie wywieczniki. No, udało się zamknąć, super. To są takie wywieczniki. Te klapeczki tutaj się otwierało. Otwierało się takie klapy w środku i mieliśmy dopływ świeżego powietrza z zewnątrz. Przez tą kratę tutaj. To. I kiedy były takie, wiecie, cieplejsze wiosenne dni, jeszcze było za chłodno na klimatyzację, ale już było ciepło na dworze, to się otwierało to okno. Otwierało się te wieczniki i w kabinie naprawdę robiło się przyjemnie. Dobra, chyba tyle z opisówki. Nic więcej tutaj wam nie mam do powiedzenia w tej kwestii. Ja ogólnie bardzo miło wspominam te wagony. Jeździło mi się nimi zajebiście i troszkę żałuję, że już nie mam okazji na nich śmigać, ale kto wie, może
przyjdzie taki dzień, że na dniach otwartych zajezdni w Katowicach będzie mi dane zasiąść za sterami E1. W końcu mam szkolenie na nie, więc fajnie by było. Dobra, moi mili. My tak, mamy o 11:37 odjazd. Przełączymy sobie na 11. Damy sobie 30, dobra. 36 może. Potwierdzam, ok. I moi mili, śmigamy na przystanek. Zauważyłem, że była jakaś aktualizacja, która poprawia dużo ze względu na to, że jeżeli mam być szczery, to dopiero teraz ta gra jest grywalna. Ja z nią miałem straszny problem. Wysypywała się w jednym miejscu. Czekajcie, jeszcze jedną rzecz sobie chcę sprawdzić. Aha. Aha. Jak oni tymi wagonami jeździli, nie mając lusterek? Nie mam pytań. Znaczy ja rozumiem, że tu są fotokomórki. Bo tutaj są fotokomórki. U nas był z nimi wieczny problem. Więc... wiecie. Zostały zlikwidowane. No ale mimo fotokomórek, no dziwne, że nie mają lusterek. A czekajcie, muszę się przyjrzeć jednej rzeczy. Shit, one faktycznie nie miały lusterek. Lusterka zostały dołożone u nas. Masakra. U nas te wagony jeździły 10 lat. W 2011 roku je sprowadzili. O, tutaj macie. Debiut przypadł w sobotę 15 października 2011 roku, kiedy dwa wagony wyjechały do obsługi linii 26. No i nie był to udany debiut, ponieważ jeden się wykoleił, drugi miał kolizję. Tak. No. W szczytowym momencie posiadaliśmy 24 wagony typu E1. No. I powiem wam, mimo wieku, bo te tramwaje już wtedy miały około 50 lat. Ponad 40 miały, jak zostały sprowadzone. Ja nimi jeździłem, jak miały ponad 50. Powiem wam, że mimo tego, że miały swoje lata na karku, to jeździło się nimi zajebiście. Zobaczcie, jak tu jest cichutko. Poza tym Geamaticiem to naprawdę w kabinie było cicho jak cholera. I wszyscy, z którymi gadałem przez telefon, bo wiecie, no idzie się do roboty, to się gada przez telefon. Wszyscy moi znajomi z kursu się dziwili, bo ja byłem jedyną osobą z mojego kursu przeszkoloną na E1. I wszyscy znajomi z mojego kursu się dziwili, jak to jest, że ja mam w kabinie tak cicho w czasie jazdy. A oni jeździli 105-kami. Jednak tam jednak było dosyć głośno.
No i właśnie wszyscy się dziwili, jak to jest, że u mnie w kabinie jest tak cichutko. Że wiecie co, plączą mi się kable pod nogami. Za dużo tego wszystkiego tu mam. Kurde no. Dobra. I zobaczcie to, to jest śmieszne. To jest tylko i wyłącznie w jedyńcach. Ja mam już wszystkie drzwi zamknięte. A tutaj dalej mruga kontrolka. Ja muszę teraz wyłączyć przyciski dla pasażerów, zablokować drzwi i dopiero mogę ruszyć. W przeciwnym razie wybije mi nadmiarowy. U nas część E1 była z przerobionych tak, że drzwi się zamykało i elo można jechać. A były wagony, w których drzwi się zamykało i trzeba było jeszcze raz wcisnąć guzik zamykania, żeby zaakceptować to, że drzwi są zamknięte. Tak, były takie dziwne smaczki. No ale co zrobić? Dobra, jedziemy. Fajne są sygnalizatory. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Przed chwilą mieliśmy nad głową. On nam pokazywał, jakie światło świeci się na najbliższym skrzyżowaniu. Wtedy świeciło się jeszcze takie, że zwalało nam na przejazd. Te kreseczki po skosie. Kropeczki, znaczy się. Potem się zmieniło na poziome i aktualnie tutaj też mamy poziome. Jest to fajne ze względu na to, że już wiemy, czy możemy się rozpędzać do skrzyżowania, czy wiemy, że żeby hamować. Tak. Wspomnienia z E1. Kurde, powiem wam. Tym się zajebiście jeździło. Miejsca tutaj w cholerę na wszystko. Tutaj zawsze stał monsterek w tym. Puszka z monsterkiem. Zresztą, wiecie co? Poczekajcie chwilkę. Dobra, jestem. Tu mam kilka takich moich fotek. Jedynek. To jest jedna z takich fajniejszych. Mam jedno z wnętrza. O. Widzicie, u nas były przerobione. Tutaj były wsadzone inne guziki. Ale były kosmetyczne zmiany. Tutaj monsterek. Ja wiem, że o te monsterki, raczej, kurde, wiem. Ja o te monsterki miałem kilka razy problemy. Przez te monsterki, może tak, bo ja tutaj gadam jak gadam. Ja przez te monsterki miałem problemy ze względu na to, że starsze panie uważały, że jest to piwo. Radecki Platz. Umsteigen zu? I dzwoniły do nas, do spółki ze skargą, że motorniczy w czasie jazdy spożywa alkohol, czyli piwo. No i zdarzały się sytuacje, że przyjeżdżała kontrola od nas z nadzoru ruchu z alkomatem, żebym dmuchnął, bo przyszła skarga, że ja spożywam alkohol w czasie jazdy. Ja potem wyjaśniałem oczywiście, że nie jest to żaden alkohol, tylko jest to zwykły napój energetyczny. No ale dmuchnąć trzeba było mimo wszystko.
Oj Boże, ci ludzie. Powiem wam, wczoraj miałem taką sytuację pod Spodkiem, bo aktualnie jest u nas IM. I wyobraźcie sobie, pod Spodkiem nie ma tam żadnego przejścia dla pieszych, nie ma nic. Całe przejście dla pieszych i tak dalej, cały ruch pieszy odbywa się przejściami podziemnymi w okolicach Spodka. Ale oczywiście znajdą się tacy, którzy mają wyjebane na te przejście i przelatują przez drogę, przez Aleję Korfantego i przez torowisko. I powiem wam, wczoraj miałem taką sytuację, jadąc wieczorem. Było ciemno, jak... no nie powiem gdzie. I w pewnym momencie przed samym pyskiem zobaczyłem gówniaków przelatujących mi przed tramwajem. No, cudem wyhamowałem. Ale powiem wam, kurde, zjeba dostali ładnego ode mnie. Bo ja jestem osobą, która się nie hamuje. I mam strasznie długi jęzor. Wiecie, podjadę sobie bliżej troszkę. O. Nie jestem tutaj w stanie tak fajnie się zatrzymać, ze względu na to, że ja gram na padzie. Ja gram na padzie. Tutaj zadajnik jazdy mam zrobiony na lewym triggerze. Ja mam pada przymontowanego do krzesła, do mojego fotela, może tak. I taki sobie zadajnik zrobiłem z pada, tylko że on nie działa tak, jak ja bym chciał. On działa bardziej jak guzik. Schwedenplatz. Umsteigen zu U1. U4. A 2. nie działa stopniowo. 2A. I no niestety, chcąc nie chcąc, nie jestem w stanie tak fajnie sobie delikatnie hamować, jakbym chciał. I tak jak się to robi tramwajem. Więc no niestety trudno, musimy to przeżyć tak jak jest. Zdążymy na tym świetle? Kurwa, nie zdążymy. No, i tak jak wspominałem, no kurde, powiem wam, serce mi wczoraj podskoczyło do gardła. Zjebałem gówniaków, ale oczywiście wiecie, no. To jest taki wiek, że oni sobie i tak z tego gówno zrobili i tak, więc. Nic nie dotarło. Pewnie. Pośmiali się i pobiegli dalej. No ale powiem wam, nie wiem, w życiu jeszcze nikogo nie potrąciłem. I mam nadzieję, że tak zostanie. Ale miałem kilka takich bliższych spotkań z ludźmi. Kiedyś starsza pani weszła mi praktycznie pod tramwaj na Alei Korfantego w Katowicach. I to najlepsze, że na przejściu z sygnalizacją świetlną wlazła mi na czerwonym świetle. Wyhamowałem może kilka centymetrów od niej. No i ja jestem osobą, która jest nerwowa, to raz, a dwa, w takich sytuacjach, no, niestety mam niewyparzony jęzor. No i wyszedłem z kabiny. I no nie będę tutaj cytować, co jej powiedziałem, ale
ale wzburzyłem tym pasażerów moich, a babkę przyprawiłem o kupę wstydu. A jej mąż przepraszał, bo już szli razem, tak? Tylko że mąż się zatrzymał, a ona nie i wlazła mi pod tramwaj. Nie, może chciał się jej pozbyć. Może mieli fajną polisę ubezpieczeniową i uznał, że a po co będę ją zatrzymywać. No i pomyślał, że to oleje jej nie zatrzyma. Nie wiem. Ale nawrzucałem jej strasznie. Pamiętam, przyleciała potem pasażerka do mnie, bo tam słyszałem jakieś głosy ludzi, że jak ja się mogę tak do innych odzywać. Ale przyleciała do mnie pasażerka, która powiedziała, że wszystko widziała i wcale mi się nie dziwi mojej reakcji. Więc fajnie, że ktoś stanął po mojej stronie w tym wszystkim, a nie tylko mnie, że tak powiem, hejtował za to, co powiedziałem. Kurde, powiem wam, mam małego głoda już. Ja w ogóle, słuchajcie tego, wróciłem do domu. Koło w pół do pierwszej w nocy. Położyłem się spać tylko po to, żeby o trzeciej wstać i żonę zawieźć do pracy. Na szczęście dzisiaj mam wolne, więc mogę sobie na to pozwolić. Idę jeszcze tylko jutro na nockę. I od poniedziałku mam urlop. Także zajebiście. Tydzień urlopu posiedzę sobie w domu. Potem 18 lutego mam urodziny. I idę sobie na imprezę karnawałową z kilkoma ludźmi z pracy, z żoną. Także troszkę się pobawię w końcu. Wjeżdżamy aktualnie chyba na najlepszy fragment trasy. Uwielbiam tędy jeździć. Podoba mi się ta taka, nie wiem, drzewna aleja tutaj. Nie wiem, czy... Ja nie wiem, jak ta ulica się nazywa konkretnie. Dobra, trudno. Mój błąd. Nie wiem, jak ta ulica się nazywa, ale jeździ mi się tu kozacko. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam tędy jeździć. Zaraz będziemy dojeżdżać do parlamentu i tak dalej, i tak dalej. Tam też jest przecudownie. Zaczniemy mijać takie zabytkowe budowle. Mi się wydaje, że to są jakieś zabytkowe budowle. Nie wiem, nie znam się. Nie znam Wiednia. Chociaż byłem. Ale to było, wiecie co, kurde, z 10 lat temu. Więcej. Albo... To było między 6 klasą podstawówki, a 1 gimnazjum.
Także kiedy to mogło być? Ojeju, dawno. 2000, nie wiem. W 9 roku? Aha, dobra, bo to jest tylko na... Gdzie jest mój sygnalizator? Nie wiem, dobra, jadę. Kurde, nie pamiętam, który to był rok. 2009? Może... Coś koło tego. Dziesięć może. Nawet wcześniej, wydaje mi się. A, dobra, nieważne. W każdym razie byłem i... To było na takiej zasadzie, że byliśmy z tatą na wakacjach w Polanicy Zdroju. I tam było takie biuro podróży Polkar. Polkar, czy Polkart, jakoś tak. I oni organizowali wycieczki jednodniowe. Czy to do Pragi, czy to do Skalnego Miasta, czy właśnie do Wiednia. No i my z tatą pozwiedzaliśmy to, co mieliśmy pozwiedzać na miejscu. No i pojechaliśmy sobie na wycieczkę do Pragi. Później pojechaliśmy sobie na wycieczkę do... Skalnego Miasta, a na końcu pojechaliśmy na wycieczkę do Wiednia. Także troszkę pochodziliśmy po tym Wiedniu, pozwiedzaliśmy. Ale wiecie, no ja wtedy taki byłem szczylowaty. I... Nie bardzo zwracałem uwagę na to, co tam jest i tak dalej. Też się za bardzo tym wszystkim nie interesowałem. Więc nie wiem dokładnie co, po co, dlaczego. Ale budynki mi się podobają strasznie. Theater. Umsteigen zu 3, 46, 49, wow! Ale wpadliśmy w poślizg. Masakra. On nam teraz w poślizgu jechał. Ja tu mam piasecznicę przypisaną gdzieś. O, tu. Dobra. Muszę pamiętać korzystać z tej piasecznicy, bo on faktycznie teraz wpadł w poślizg i przyleciał mi jak szmata przez ten przystanek. Burgring. Umsteigen zu? 57A. Jeszcze jak się jedzie z małą prędkością, to jest pół biedy. Ale jak jedziemy szybciej, to ten wagon nie jest w stanie nam się zatrzymać. To jest zabawne, że one nie posiadały wydzielonej kabiny, nie? Biedny. To jest takie... No troszkę jak u nas Eny. U nas Eny też nie posiadały kabiny. Dalej nie posiadają, więc jak... na takiej linii...
W takiej linii 38 w Bytomiu motorniczy jest cały czas w zasadzie dostępny dla ludzi. Dobra, aktualnie 38 nie jeździ. Ale po powrocie ma jeździć na zabytkowym taborze dalej. Kurde, powiem wam, czuć różnicę z tą piasecznicą. Tylko ja bym sobie musiał ją przypisać gdzieś tutaj. Na ten button box. Nie mam niestety gdzie. To jest smutne. Nie wiem. Muszę pomyśleć. No bo wiecie co? Może wiem nawet. Ustawienia, panie. Aha, dobra, i tak to mi nic nie da. To jest głupie, że wiecie co, ja mam podłączonego pada i mam podłączony button box. Tylko że w tej grze, to jest jedyna gra, którą mam, te dwa kontrolery są widziane jako jeden. Mimo tego, że tutaj są ustawienia pod pada i pod button box, to on to widzi jako na przykład, nie wiem, przycisk od otwierania drzwi, on widzi jako R1 na przykład. To jest taki przykład na padzie. I to jest smutne, że nie mogę sobie przypisać na jedno i na drugie przycisków, bo gdzieś mi się robi zwada między tym. I na przykład, nie wiem, ustawiam sobie otwieranie pierwszych drzwi na button boxie pod przyciskiem pierwszych drzwi, tak jakby. A na padzie nie chcę sobie coś ustawić pod kółkiem, na przykład dzwonek, i wtedy przyjeżdżam na przystanek, wciskam kółko i nie dość, że dzwonię, to otwieram drzwi. I to jest właśnie bardzo wkurwiające. I teoretycznie możemy używać więcej niż jednego kontrolera, a praktycznie jest jak jest. My teraz będziemy jechać chyba w prawo, o ile dobrze pamiętam. Tak. Włączymy sobie kieruneczek. Nie wiem, czy na tym świetle mogę. Chyba nie. Nie, nie mogłem, kurde. Czy się zielone dla ludzi świeci. Dobra, olać. Zapomniałem, że tu musi być. Muszą być te kropeczki tak w pozycji 90 stopni ułożone. Paulana Gasse. Aha,
ogóle miałem wam powiedzieć. Nie wiem, jak w Wiedniu to wygląda. Ale u nas po zwrotnicach i po krzyżownicach przejeżdża się z prędkością do 10 km na godzinę. Przepisowo. Bo praktycznie, no niestety, albo stety, każdy przejeżdża tyle, ile przejeżdża. Więc nie zwracajcie uwagi tutaj na to, bo ciężko tą prędkość tutaj utrzymać. Zwłaszcza te 10 km na godzinę przy tym E1, które jest dosyć zrywne. I zobaczcie, no, już mamy 20, a dobrze nie ruszyliśmy, nie? Więc nie zwracajcie na to uwagi, jeżeli znacie takie przepisy nasze. To nie piszcie w komentarzach: oj ty chuju parszywy, kurwa, tak szybko przejeżdżasz. No bo to nie ma sensu. Zresztą to jest tylko symulacja, tak? Nie bierzmy jej aż tak poważnie. Dobra, ale do rzeczy o tej prędkości. Ja wam mówiłem, że nagrałem materiał w pracy i tak dalej. Gdzieś tą kamerkę potem też straciłem niestety. Znaczy straciłem, no rozjechałem. Ale w sumie potem uznałem, że może i nawet dobrze, że nie wrzuciłem tego materiału. Bo wiecie co? Nie na każdej zwrotnicy przejeżdżałem te 10 km na godzinę i tak dalej. No bo nie jesteś w stanie. Cykl świateł jest tak zjebany, że na przykład no nie jesteś w stanie przejechać 10 km na godzinę, bo nie. Więc przejeżdżałem troszkę szybciej. I potem uznałem, że w sumie i nawet dobrze, że tą kamerkę straciłem. Bo wiecie, wszędzie znajdzie się taki uprzejmie donoszę. Ja wiem, że są osoby w pracy, które mnie nie lubią. Zresztą każdy ma pracy kogoś, kogo nie lubi, tak? Nie wierzę, że wszyscy się wszędzie zajebiście dogadują i są zajebistymi przyjaciółmi, bo tak nie jest. Są osoby, które mnie nie trafią, zwłaszcza teraz po tym programie, bo wiecie co, mają ból dupy o to, że ja mam z tego kasę. Tak. Bo wiadomo, za darmo w programie nie jestem. To prawda, robię z siebie debila, ale boli niektórych to, że ja za to dostaję kasę. I są takie osoby, które mi się do tego przyznały, że mają ból dupy o to, że mamy z tego kasę. Ale dobra, nieważne. Ważne jest to, że są tacy, którzy mnie nie lubią i bardzo chętnie z takim filmem polecieliby do kierownika i pokazali, że tu i tu przejechałem na przykład 15 km na godzinę po zwrotnicy. A jak sobie tak przeglądałem te materiały, to powiem wam, jak był taki widok na pulpit, no to było widać prędkość na zegarze, na prędkościomierzu. Więc chcąc, nie chcąc, ile my jedziemy? Kurde, jedziemy 3,5 minuty przed czasem? Johannstrasse. O. Johannstrasse. Jest to ten przystanek? Nie, to jest następny. Także jedziemy. Będziemy opóźnieni. Ja już nie przejadę. Więc tak jak mówię, no znalazłby się zawsze ktoś, kto by poleciał i uprzejmie doniósł. Ja bym miał problemy. I w ogóle, więc po co, nie? Więc w sumie z drugiej strony dobrze, że wyszło jak wyszło. No.
Chociaż nie powiem, może coś kiedyś mi się uda nagrać. Ale muszę ugryźć to tak, żeby jak najmniej było widać takich newralgicznych rzeczy. Johann Strauss Gasse. Umsteigen zu 3. Johann Strauss Kasse. Coś mi się tu nie pasuje. Johann Strauss Kasse. Können Sie mir bitte aus dem Weg gehen? Raz. Kurde, nie wiem. Nie umiem tego przestawić. Bo my gdzie teraz jesteśmy? Majfrer, coś tam. Dobra, jedziemy, ale kurde, coś te przystanki źle mi zapowiada i to mnie boli. Lorenzgasse. Bitte seien Sie achtsam. Andere brauchen Ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger. Können Sie mir bitte? Johann Strassgassen. To teraz powinien być ten Johann Strauss Gasse. Kurę. Kurę. Nie widzicie, kurde, no. Fuck. Do dupy, kurde, no. O. Umsteigen zu 18. In Trzeba było awaryjnie hamować, bo bym panią rozjechał. No nie umiem sobie z tym sterownikiem poradzić. Kurde, wkurza mnie to strasznie. Dobra, mamy zielone, możemy śmigać na pełnej. Nikt przed nami nie jedzie. Wiecie co, bo nie pasuje mi to, że nie dostaję punktów za punktualność. I po prostu coś gdzieś się musiało popierdzielić. Myślę, że już na pierwszym przystanku. Mats
Kleinst. Umsteigen zu 6, 18. In Richtung Burggasse, Stadthalle 62. In Richtung Kleinst, 14a. Baden-Baden. Gdzieś już na pierwszym przystanku mi się to musiało wszystko pierdolić. I tyle. Więc no niestety. Trudno. Przeżyjemy bez tego. Muszę, nie? Knöllgasse. Umsteigen zu? To sobie zapowiada po swojemu, widzę, kurde. Dobra, mamy zielone. Tu już przejechaliśmy przystanek praktycznie. Tak. Sygnalizatora też już nie widzę. Uj, pojadę na pałę. Dobra, ja teraz będę miał światło zielone. I wyjeżdżamy z tunelu. Mijamy się z E2-eczką. E2-eczką pojedziemy sobie w następnym odcinku. Aha, z takich DLC tramwajowych to w zasadzie tylko mam E1. Nie kupowałem nic więcej. Ze względu na to, że na razie się ograniczam. Dobra. Na razie się ograniczam z DLC do tego. Może w niedługiej przyszłości kupię zajezdnię. Też tych DLC nie ma dużo, bo jest tylko jeszcze ulf do zakupienia i zajezdnia. Ale zobaczymy, no kurde, póki co tych tras jest za mało, żeby, że tak powiem, rozwijać sobie tego tramsima. Więc uznałem, że nie będę dokupować nie wiadomo czego. Jeżeli to nie zostanie rozwinięte o więcej linii. W Wiedniu jest 29 linii tramwajowych. Więc wiecie, no... jest, a my tu mamy 3, z czego wszystkie w zasadzie jadą w tej samej prawie relacji, gdzieś tam wiadomo jakiś plac się zmieni i tak dalej, gdzieś tam wcześniej się gdzieś skręci i tak dalej, ale one w zasadzie wiele się od siebie nie różnią, więc no nie ma sensu, żebym ja coś dokupował. Jeżeli ja tu mam jeździć praktycznie po jednej i tych samych torach, tak? E1 sobie dokupiłem, ponieważ no sentyment mam do tego wagonu, tak? Chciałem się nim przejechać w grze, więc sobie dokupiłem E1.
Ulfa na razie nie kupiłem, chyba że będzie w promocji gdzieś w najbliższym czasie, nie wiem, gdzie wiosna, więc wiosenne promocje na Steamie będą. To może wtedy sobie dokupię tego Ulfa. Może dokupię sobie tą zajezdnię, chociaż ta zajezdnia to tak no wiele nie wnosi. Poza tym, że mamy kurs wyjazdowy i zajezdni i mamy kursy zjazdowe do zajezdni. I to jest wszystko tam. Aha, no i mamy te ustawianie wagonów na zajezdni, to jest wszystko. Więc wiecie co, no nie wiem, czy jest to warte, nie wiem, tam około 60 zł, żeby za to wydać i mieć tylko, nie wiem, 3 scenariusze dodatkowe jakieś tam. I możliwość otwierania pulpitu z tyłu, no. Nie, dla mnie to jest troszkę przesada. Ulfem, no nie powiem, Ulfem bym się przejechał, ale Ulf też jest troszkę drogi. 60 zł ponad. Więc ja nie będę inwestować w tego Ulfa teraz, tylko po to, żeby się nim przejechać. Ja E1 kupiłem na jakiejś promocji. Więc no, więc wiecie, E1 to E1. Coś jeszcze miałem wam powiedzieć, kurde. Aha! Jak już jesteśmy w temacie cen i tak dalej. Wyjebało mnie z butów, moi drodzy. Oglądałem, czy są jakieś nowe ciekawostki do OMSI. Jakieś fajne DLC w promocji i tak dalej. Czujecie to, że OMSI kosztowało 103 zł? Wintenstraße. 103? Chyba 103. A, czekajcie, bo młody staje. Dobra, smoczek mu wypadł z dziuba. A aktualnie OMSI kosztuje, żeby was nie skłamać. Już wchodzę na Steama. Ja rozumiem inflację i tak dalej. Ale słuchajcie, no to jest coś, co mnie wywaliło z butów. OMSI. Aktualnie OMSI kosztuje blisko 140 zł. Czujecie, jak to podrożało? Mało tego. OMSI. 2. Szukaj. Mało tego. Dodatek Londyn kosztuje również blisko 140 zł. 138,99. A przypominam wam, że to była cena może około 107 zł. Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć, dlaczego cena OMSI tak skoczyła do góry. Serio. Düsseldorf też kosztuje 140 zł. Dla mnie to jest kurwa jedna wielka żenada. Dobra, moi drodzy. Tutaj się rozstaniemy. Ze względu na to, że no... Chciałem się przejechać tylko w jednym kierunku. Już i tak ten materiał trwa ponad godzinę. Bo to jest długa trasa. Także tutaj się rozstaniemy. I myślę, że widzimy się w kolejnym odcinku. Może znowu z Tramsima. Dajcie znać, czy w ogóle chcecie tego Tramsima. Ale myślę, że znajdą się zapaleńcy, którzy będą chcieli. No i tyle, no. Trzymajcie się. No i cześć, moi drodzy.